Siemandero, w kolejnym odcinku na moim kanale. Do testowania wlatuje wiertarko-wkrętarka marki Parkside, model PPSBSA20LiA1. Urządzenie w systemie akumulatorowym 20V, posiada silnik bezszczotkowy oraz według danych producenta legitymuje się maksymalnym momentem 150 Nm. Posiada dwa biegi. Na pierwszym biegu osiąga 550 obrotów na minutę, na drugim biegu osiąga 2200 obrotów na minutę. Sprzęgło mechaniczne 25-stopniowe także posiada trzy tryby pracy. Pierwszy tryb służy do wiercenia. Na tym trybie wiertarko-wkrętarka osiąga pełne parametry. Drugi tryb służy do wkręcania wkrętów. Na tym trybie włącza się sprzęgło w zależności od ustawionej wartości. Oraz trzeci tryb wiercenia z udarem, na którym podczas wiercenia urządzenie generuje 35200 udarów na minutę. Dodatkowo posiada funkcję kickback oraz wbudowany moduł Bluetooth do połączenia ze smartfonem. Uchwyt wiertarski 13 mm firmy Roch. Zaciskany standardowo kilka kliknięć w prawo i jedno kliknięcie do tyłu. Niestety posiada lekki luz na uchwycie wiertarskim. Korpus wykonany z plastiku lub tworzywa, posiada podwa gumowe odboje z każdej strony oraz w pełni ogumowaną rękojeść. Podświetlenie powierzchni roboczej za pomocą diody LED. Podświetlenie powierzchni roboczej w ciemnym pomieszczeniu. Długość korpusu około 23 cm. Wysokość z akumulatorem 4 Ah serii Smart około 25 cm. Wysokość z akumulatorem 8 Ah około 27 cm. Szerokość około 7,5 cm. Szerokość z uchwytem bocznym około 37 cm. Waga samego body bez akumulatora kilogram 734 gramy. Waga samego body bez akumulatora z uchwytem bocznym 2 kg 23 gramy. Waga z akumulatorem 4 Ah serii Smart 2 kg 340 gramów. Waga z akumulatorem 4 Ah serii Smart oraz bocznym uchwytem 2 kg 615 gramów. Waga z akumulatorem 8 Ah 2 kg 744 gramy. Waga z akumulatorem 8 Ah oraz bocznym uchwytem 3 kg 36 g. Thank you.
Najważniejsze plusy PPS BSA 20 LIA 1 to przede wszystkim moc. Jeżeli chodzi o budowę, jak i parametr 150 Nm, widać nawiązanie do wiertarko-wkrętarki marki Bosch GSR 150C. Posiada pewne mankamenty i wady, np. luz na uchwycie wiertarskim, podczas wiercenia z udarem luzuje się wiertło w uchwycie wiertarskim. Poza tym można by przyczepić się do gabarytów i wagi urządzenia. Na wymienione wcześniej mankamenty można by przymknąć oko, gdyby nie cena urządzenia, która na dzień nagrywania materiału wynosi 479 zł za samo body bez akumulatora i ładowarki. Aby wykrzesać pełny potencjał, musi być zainstalowany w slocie akumulator 8 Ah. Oczywiście można też zastosować akumulator 4 Ah, ale jeżeli będziemy używać jej do ciężkich prac, to czujemy znaczny spadek parametrów pracy urządzenia. Patrząc na parametry robocze, można stwierdzić, że prezentowana wiertarko-wkrętarka teoretycznie przeznaczona jest do tak zwanych ciężkich zastosowań i w praktyce jak najbardziej do takich zastosowań się nadaje, ale nie wiadomo, czy dedykowana jest do użytku amatorskiego, czy użytku profesjonalnego. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do odniesienia się do materiału w komentarzach. Jeżeli podobał się odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do następnego. Jona. We'll be right back.